Ten obrazek to aktualna mapa Europy prezentowana w niemieckiej encyklopedii. O, tu mamy Niemcy. Tak wygląda to czerwone, tak wygląda Polska. No tu jest oczywiście Rosja z Kaliningradem. Litwa, Łotwa, Estonia i tak dalej. Takie są dalekosiężne plany IV Rzeszy. To jest kościół na warszawskim, krakowskim przedmieściu pod wezwaniem w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Panny. Niegdyś był to kościół przez stu kilkudziesięciu laty, sławny kościół ojców karmelitów, opiewany w polonezie kościuszki. W tym kościele 38 lat temu, w nocy z 16 na 17 marca, nakręciłem moją opowieść. Tym moim filmem nie zainteresowała się telewizja pod okupacją komunistyczną. Nie zainteresowała się również obecna telewizja pod okupacją niemiecko-europejską. Spróbujmy sobie przypomnieć, o czym to mówiłem 38 lat temu. Szli odziani zwyczajem wysłanników z tarczami. Jeden z godłem króla rzymskiego, orłem czarnym w polu złotym, drugi z tarczą książąt szczecińskich, gryfem na białym polu. Każdy z nich niósł w ręku miecz obnażony bez pochew, a że oświadczyli, iż do króla w poselstwie idą, wiedziono ich na pagórek, gdzie stał Jagiełło. Heroldowie niemiecko mieli butę w twarzy i znać po nim było gniew, z którym szli, pychę i jakąś pogardę. Nie bardzo też niski pokłon oddawszy królowi, ten, co z cesarskim orłem niósł tarczę, począł mówić po niemiecku. Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i bratu twemu śle przez nas heroldów swoich te dwa miecze w pomoc do zbliżającej się walki, abyś opatrzony w nie żywiej wystąpił z ludem swym, nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach, prosimy na otwarte pole. Podane miecze Jagiełło ujął spokojnie, oddając je komornikowi, co stał przy nim, mówić począł natchniony z powagą prawdziwie królewską. Dzięki Bogu w wojsku naszym na orężu nie zbywa, nie potrzebujemy go od nieprzyjaciela pożyczać, ale w pomoc dobrej sprawie przyjmuję w imię Boże i te dwa miecze wasze, chociaż je wrogowie łaknący krwi mojej i narodu mego przysyłają. Co Bóg naznaczył, przyjmę, zuchwalstwo wasze on ukaże. On na tym polu, na którym stoimy, zetrze potęgę zakonu i upokorzy jego pychę. Pomoże Bóg. Był wtorek, 15 lipca, dzień rozesłania apostołów, skwar, a wicher po burzy, która przeszła nocą, dął silnie. Nawała jagiełowych chorągwi, które puściły się z góry, była tak silna, że pchnęła nieco zastęp białych rycerzy. Konie chwyciły się za grzywy i wizgiem zwierzęcym wtórowały ludzkiemu. Tu przed oczyma króla kwiat rycerstwa stawił czoło najprzedniejszemu, z całej Europy zebranemu i dotrzymywał mu placu boju, cześć czyniąc swym znakom. Jeszcze wojska Jagiełły, nie ustępując kroku, ściąwszy się z krzyżakami, trwały w walce mężnie, gdy główne szyki zakonu zwróciły się ku Litwie. Wiedział Ulryk, że tu słabszy znajdzie opór. Tatarzy, którzy w pierwszej tylko napaści są straszni, pierzchać poczęli wedle obyczaju swego, ciągnąc za sobą pułki witoldowe. Jeden po drugim uchodziły oddziały całe, ginęły chorągwiem, złamany szyk dawał krzyżakom przystęp, także Witold zrozpaczony sam własnych ludzi zabijał, nie mogąc ich opamiętać. Jedni smoleńszczanie dotrzymali placu. Reszta pociągnięta przykładem Tatarów, z częścią Polaków nawet, ku lasom uciekać zaczęła,
a Krzyżaków oddział znaczny, sądząc, żeś otrzymali zwycięstwo, w pogoń się puścił za uchodzącymi, siekąc i mordując po drodze. W chwili, gdy król i stojący przy nim zwrócili oczy na wielką chorągiew, którą niósł chorąży krakowski Marcin z Wrocimowic, pochyliła się ona, zachwiała, zwinęła i znikła. Jęk dał się słyszeć w orszaku królewskim. Kubka, która stała około chorągwi, jakby chwilową jej stratą zagrzana do nowego wysiłku, puściła się z niepohamowaną potęgą naprzeciw stojącym Krzyżakom. Przez chwilę sparły się zbroje i piersi, łamały się hufce i gięły szeregi, aż białe płaszcze padać i uchodzić zaczęły. Chorągiew mistrza obalono, proporzec Jagieły ścigał już uciekających. Reszta wojsk zagrzana przykładem z okrzykiem cisnęła Krzyżaków, tracących serca i głowy. Zwycięstwo przechylało się na stronę Jagieły. Jagieło patrzał, kilkakroć niecierpliwy zrywał się do boju i chciał iść z drugimi. Bezczynność go męczyła. Krzyczał i w miejscu konia swego męcząc, na próżno chciał losy wojska podzielić. Dworzanie chwytali konia i zastępowali mu drogę. Zolawa Czech, czując, że im się król lada chwila wyrwie, pochwycił za cugle cisawego tak mocno, że Jagieło zniecierpliwiony, rochatyny końcem go trącił. I byłby im się wyśliznął, gdyby razem wszyscy nie poczęli błagać i prosić, ażeby życia swego nie ważył. Król, mrucząc z gniewu, opamiętał się, choć zrazu był rękę podniósł, jakby siłą chciał się przebijać. Pod oczyma królewskimi powtórzyła się bitwa raz jeszcze, równie zacięta i krwawa. Na całej linii tysiące kopii rozbiło się o tysiące zbroi i młoty żelazne uderzyły po hełmach. Huk i łoskot niósł na kilka mil wokoło. Szczęk jakby olbrzymiej kuźni, zmieszany z krzykiem bólu i triumfu, zgonu i zemsty, to strząsał powietrzem, to na chwilę przycichał, aby ze wzmożoną siłą się powtórzyć. W tej właśnie chwili Krzyżacy, co ścigali uciekającą Litwę, wracać poczęli. Z jeńcami, łupem i pieśniami zwycięskimi, przechodząc na plac, gdzie reszta białych płaszczy szła w rozsypkę. Musieli więc rzucić swych więźniów i tabor, śpiesząc w pomoc brać. Zawisza i Maszkowski, przednie owo rycerstwo, długo cisnęli i parli, póki złamać zdołali. Malały i te chorągwie krzyżackie, które wypoczęte ostatnie do boju ruszyły, w ostatku i ci, co najmężniej walczyli, z rozpaczą padli. To pole, z rana jeszcze świeżym i mężnym ludem zarosłym, przedstawiało najokropniejszy widok zniszczenia, jaki oko ludzkie i serce mógł dotknąć. Pomimo okrzyków dogrywających rycerzy i zwycięzców, ciszą nazwać było można tę chwilę po tamtym grzmocie i huku. Bitwa zmieniła się w rzeź i pościg. Kto nie chciał się poddać, zginął. Wiele bywało w onych czasach na świecie bitew i spotkań, ale nigdy z żywych ludzi nie pamiętał tak straszliwego pogromu. Padł pod stopami polskiego króla nie tylko zakon krzyżacki, ale całe Niemcy, które najświetniejszym rycerstwem wspomagały oną przednią straż teutońską, wżerającą się coraz głębiej w ciało słowiańskie. 22 narody uczestniczyły w tej walce zakonu przeciwko Polakom. Z 700 białych płaszczy, przodujących jako wodzowie tej germańskiej powodzi, zostało ledwie 15. 40 przeszło tysięcy ciał leżało w wiekuistym śnie na onym krwawym boisku. Rozliczne chorągwie, które w południe jeszcze powiewały nad niezmiernym wojskiem krzyżackim, wpadły wszystkie w zwycięskie ręce Polaków. Nie ostała, nie ocaliła się ani jedna i oto rzucali je teraz polscy litewscy pod nogi Jagieły, który wznosząc pobożnie oczy ku niebu, powiedział wzruszonym głosem. Rycerze moi, jak zgubną jest pycha i wyniosłość wobec Boga. Oto ten, który wczoraj tyle królestw i państw swojemu naznaczył panowaniu, któremu zdawało się, że w potędze nie miał sobie równego, leży pozbawiony wszelkiej pomocy, nędznie zabity, okazując swoim upadkiem, o ile duma niższa jest od pokory. Tak Bóg pysznych karze. Amen. Choć wojna przeciwko niemieckim rycerzom nie była nowością dla Polski, zawsze ten krzyż czarny na mniejszym a rycerskim płaszczu jakąś trwogę obudzał, aby walcząc przeciwko zakonnikom z krzyżem Chrystusowym się nie wojował. Miał też zakon niemiecki w sąsiednich krajach przyjaciół mnogich, i półbraci, i współbraci jawnych i tajemnych, którzy siali jak i gdzie mogli wątpliwości.
Przekupywali krzyżacy ludzi, wysyłali gońców, używali wszelkich środków godziwych i niegodziwych i śmiali się z prostoduszności rycerstwa polskiego. Źle się stało, że w 2 miesiące po bitwie, 15 września, Jagiełło od Malborka odstąpił. Znękany, lecz niedobity zakon szybko odradzać się zaczął. Niemiec ma naturę taką, powalić go można, da się wziąć, ale powoli siłę odzyska i zwycięzcę za kark weźmie. A Polacy? Naród bitny, gdy głodni. Kiedy boso i w utrapieniu na wojnę idą, biją się jak lwy, ale stać w miejscu, chowaj Boże. Można już było przewidzieć koniec tam, gdzie Polak przebierał w sposobach walczenia, a Niemiec wszystko miał za dobre, co do celu go wiodło. Szło przecie o istnienie samego zakonu, któremu śmiertelny cios zadano, a dobić go polska rycerska szlachetność nie pozwoliła. Dlatego też nie tylko wojna rozstrzygnąć musiała, czy zaborcze germańskie chówce poprzebierane za mnichów zagarną ziemię aż do herodotowych białych ciemności. Tak jest. Nie tylko Płowce, Grunwald i Koronowo, ale i walki polityczne na międzynarodowych arenach rozstrzygały nasze tysiącletnie spory z późniejszymi twórcami kultury krematoryjnej. Naszą narodową naiwność, wspaniałomyślność, wiarę w sprawiedliwe wyroki kształciły wieki. Ich pychę, zaborczość, zdolność do fałszu i przeniewierstwa też kształciły wieki. Ale żaden naród tak nie przyswaja sobie terminu puścić w zapomnienie jak my Polacy. Bo przecież, aby się posłużyć choćby jednym, dalekim przykładem, jakże wiele mówiącym o tym, jak historia urabia mentalność narodu. W roku 1108, powtarzam, 1108, magdeburski biskup Adelgard, mówiąc o nas, tak apelował do swoich. Poganie ci to ludzie najgorsi, ale w kraju ich jest obfitość miodu, mięsa, mąki, ptactwa, a przy starannej uprawie ziemi można osiągnąć tak wielkie bogactwo wszelkich płodów, jak w żadnym innym kraju. Tak twierdzą ci, którzy znają tę ziemię pogan. Dlatego wy, Saksończycy, Frankowie, Lotaryńczycy i Flandryjczycy, słynni zdobywcy świata, tu będziecie mogli i duszę waszą zbawić i zyskać, jeśli zechcecie, najlepszą do zamieszkania ziemię. My, idąc w bój, mówiliśmy: idziemy boginą bracia, idziemy odebrać zrabowane ziemię, idziemy po sprawiedliwość. Ich apel, mordując, pamiętajmy, że tam jest obfitość miodu, mięsa, mąki, ptactwa, tam zyskamy najlepszą do zamieszkania ziemię. Takie racje moralne stały przez wieki i tak po dzień dzisiejszy trwają. A że racje moralne z politycznymi dalej swe wojny toczą, wieczór dzisiejszy poświęcam Polakowi, którego wielkości politycznego myślenia, odwadze i światłości zawdzięczamy zwycięstwo na największym z największych międzynarodowych spotkań w europejskiej historii wieków średnich. Człowiekiem tym był doktor dekretów, kustosz i kanonik katedry krakowskiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, mistrz Paweł Włodkowic z Brudzenia, a owo największe z największych spotkań miało miejsce na Soborze w Konstancji w latach 1414-1418, gdzie po sławetnym grunwaldzkim laniu rzesze wielkich przyjaciół i wielkich wrogów racje moralne racjami politycznymi rozstrzygnąć miały. Kiedy niegdyś srożyli się podówczas niewierni Prusowie przeciw Polakom chrześcijanom, zostali wpuszczeni do Polski przez książąt Polski na pomoc krzyżacy, którzy nazywają się braćmi świętej Marii Szpitala Jerozolimskiego z domu Niemców. Przez książąt Polski zostały im wyznaczone i dane pewne posiadłości nad granicą rzeczonych niewiernych. Z tych posiadłości z pomocą Polaków z biegiem czasu podbili sobie naród Prusów, zajęli państwo i dlatego nazywają się panami z Prus. Tam też pobudowano już to poważne i bardzo obronne miasta, już to bardzo mocne grody, a całe ich państwo bardzo silnymi obwarowaniami tak zostało umocnione, że stało się nie do zdobycia dla więcej niż 10-krotnej siły.
I choć po podbiciu Prusów już dawno skończyło się okrucieństwo pogan, ci jednak krzyżacy dotychczas nie przestali napadać niewiernych, choć załagodzonych i spokojnych, i nachodzić ich ziemię i państwo. Pod pierwotnym pozorem, jak gdyby wściekłość pogańska nadal srożyła się przeciw chrześcijanom, przywołują krzyżacy na pomoc chrześcijan i biorą sobie za regułę nachodzić z silnym wojskiem ziemię niewiernych dwa razy na rok, mianowicie w następujących dniach i okresach, w niebowzięcia i oczyszczenia chwalebnej Dziewicy Marii, które to wyprawy w swym ludowym języku nazywają rejzami. I tak przechodzi w zwyczaj błąd polegający na tym, że rycerze, wierząc, że oddają hołd Bogu, schodzą się tam tłumnie i spokojny naród niewiernych z okazji szerzenia wiary katolickiej jest okrutnie mordowany. Stąd wynikają zabójstwa, wierni na równi z niewiernymi są zagrożeni, następują rabunki i nieskończone inne niegodziwości. I tak rośnie sława zakonu, rosną bogactwa. Na obie strony zgarniają krzyżacy do skarbców, wzbogacając się kosztem chrześcijan, a także kosztem pogan. Wyjednują pisma papieży i cesarza, aby były ich okolice, ziemie czy państwa, jakiekolwiek zdobędą czy zajmą. Wreszcie Duch Boży, który tchnie, kędy chce, przywołując najpotężniejszych książąt pogan z błędu pogaństwa do wyznania prawdziwej wiary, za sprawą Polaków doprowadził ich dla obmycia do zdroju świętego. Jeden z nich objął rządy Królestwa Polski. Drugi pozostał rządcą i władcą Litwy i innych sąsiednich krajów. I za nimi idzie oto do wyznania świętej wiary niezmierne mnóstwo pogan. Biegną tłumnie do zdroju chrztu świętego. Prawie wszyscy ich poddani na ziemiach Litwy przyjęli obmycie w świętym zdroju, inni nadal kolejno je przyjmują, inni zaś dobrowolnie poddali się ich władz. Rozważają też cuda krzyżacy i jak gdyby zmartwieni, że przepadła im w ten sposób okazja zajmowania posiadłości i państw, z większą zawziętością najeżdżają wielokrotnie i raz po raz wspomnianych nawróconych. Kapłanów wielu okrutnie zabijają, palą ich nowiutkie kościoły i popełniają niezliczone inne rzeczy, o których uczciwość każe zamilczeć. A także takich, którzy z dawna są chrześcijanami, zwłaszcza swych fundatorów bardzo srodze napadają, wiążą swych darczyńców, bardzo haniebnie postępują z książętami polskimi, którzy uposażali ich zakon. Wezwawszy sobie na pomoc liczny tłum wiernych Chrystusowi, przybierając pozory, jakby to było przeciw niewiernym, wystawiają przeciw katolickiemu królowi Polski, najeżdżają wrogo Królestwo Polski, burzą grody, inne obracają w perzynę, łupią, gwałcą. I dzieje się tam wiele innych niegodziwych rzeczy, które pióro z trudnością mogłoby wyrazić. W ten sposób zło od Prusów przeszło do krzyżaków. Bo ci, których Polacy przybrali sobie jako tarcze, przez zdziczenie swoje zmienili się w bicz na nich. Polska nie tylko jęczy, że tak wielkie, zgubne dla niej okrucieństwo wyhodowała w swym łonie, lecz zmuszona jest też wreszcie przejść do oporu. Po ustawieniu więc obu stron szyków, ścierają się w boju, zostaje zepchnięta z góry potęga zakonu. Pole niestety zapełnia się trupami, a miecz Polaków nasyca się krwią krzyżaków nawet kilkakrotnie w odstępach czasu. Ale jakkolwiek wobec ustania naporu pogan, już odrodzonych w Chrzcie Świętym, dawno skończyła się w tamtych stronach funkcja prowadzenia walk, krzyżacy nadal krwawe mordy czynią. Wspominają pisma papieży i cesarzy, które, jak twierdzą, posiadają, a które dały im sposobność i upozorowanie czynienia tego wszystkiego, co powyżej wspomniano. Przeto, stwierdziwszy naprzód ten zupełnie prawdziwy i zupełnie oczywisty stan faktyczny, aby uczynić rycerzy chrześcijańskich ostrożniejszymi w pełnieniu zawodu rycerskiego, ja, mistrz Paweł Włodkowicz, kustosz i kanonik diecezji krakowskiej, najmniejszy wśród doktorów dekretów, przedkładam troje do rozważenia z zastrzeżeniem, że zawsze mogą korygować ci, do których to należy. Po pierwsze co do władzy papieża, po drugie co do władzy cesarza, po trzecie będzie przytoczona pewna błędna opinia w tej sprawie, a na jej rację dana odpowiedź.
Tymi słowy rozpoczął na soborze w Konstancji mistrz Paweł Włodkowicz swój traktat o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi. Z działalności soborowej rektora Włodkowica wynika, że głównym jego zadaniem w Konstancji było zajmowanie się sprawą krzyżacką. Traktował je nie jako funkcję reprezentacyjną, lecz zdając sobie sprawę z forum, przed którym przemawiał, dbał usilnie o poziom swych wystąpień. Nie był to w jego rozumieniu zwykły spór, lecz walka o zasady. To też podkreśla w traktacie naukową jego stronę, jak też i swoją odpowiedzialność jako naukowca, mówiąc: chociaż zaliczony zostałem pośród moich zwierzchników za ambasadora najjaśniejszego księcia i pana mego króla Polski, nie tylko czynię to jako ambasador, lecz także jako uczony. Dziś można by powiedzieć, że celem, który chciał osiągnąć, było poszanowanie człowieka bez względu na wiarę i przekonania oraz spokojne, uporządkowane życie międzynarodowej społeczności. Był uczonym. Pochodził ze wsi Brudzeń w ziemi dobrzyńskiej, z rodu Dołęgów. Ojcem jego był Włodzimierz, stąd Paweł Włodkowicz, herbu Dołęga. Studiował w Pradze i Padwie, przyjaźnił się w czasie studiów z Andrzejem Laskarzem, późniejszym biskupem poznańskim Laskarym. Doktorat uzyskał w Krakowie, rektorem Uniwersytetu Krakowskiego był w pierwszym roku Soboru Konstancjańskiego, a po jego zakończeniu prorektorem. Szlify dyplomatyczne zdobywał w Kurii Rzymskiej, gdzie dziekana Piotra Skobylina zastępował w obowiązkach prokuratora polskiego w sprawie krzyżackiej. Pisał o nim Długosz, że w naukach i nabywaniu światła tak był zamiłowany, że nieraz, gdy się w księgach zaczytał, zapominał o jedzeniu, o którym dopiero słudzy mu przypominali. Rektor Paweł Włodkowicz, prekursor prawa międzynarodowego i wielki syn naszej ojczyzny, umarł w wieku lat 65, umarł w zapomnieniu. Lata jego działalności politycznej to mimo grunwaldzkiego zwycięstwa lata wzmożonych intryg politycznych. W Rzeszy panuje Zygmunt Luksemburczyk, który prowadzi w stosunku do Polski dwulicową grę. Zygmunt, protektor zakonu, umacniał swoją pozycję w Niemczech popierając krzyżaków. A niczego nie robił za darmo. Ciągnął gdzie mógł korzyści materialne, gdyż potrafił z potrzebujących jego pomocy wyciskać ostatnie pieniądze. Po klęsce grunwaldzkiej szerzył w Europie antypolskie opinie, które miały na celu przedstawienie zakonu jako nieszczęśliwej ofiary zaborczości polskiej. Zawierał z zakonem tajne układy, planując rozbiór Polski. Nie jest moim zamiarem zbyt szczegółowe wprowadzanie państwa w całość sytuacji międzynarodowej zapanowania Władysława Jagieły. Rzecz to dla naukowców. Opowieść moja wydaje mi się godną zaproponowania, albowiem obraz tamtych dni za dokładne ma odbicie w dniu dzisiejszym. Król Władysław Jagiełło pożegnał polskie poselstwo w Niepołomicach koło Krakowa. Jechali bronić polskiej sprawy arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, Jan biskup włocławski Kropidło, Jakub biskup płocki, Andrzej Laskary, rycerze Janusz Stuliszkowa i Zawisza Czarny z Garbowa i wielu, wielu innych, a wśród nich dr Paweł Włodkowicz, który na to wielkie międzynarodowe zgromadzenie niósł z Polski hasła poszanowania granic, państw i narodów, hasła poszanowania każdego człowieka bez względu na wiarę i przekonania. Sobór trwał 4 lata. Wiele na nim było akcji, kontrakcji, traktatów, konkluzji, intryg i paszkwili. Niewielka Konstancja przyjęła 100-tysięczny tłum, tysiące biskupów, kardynałów, kapłanów, rycerzy, kmieci, handlarzy, pospólstwa, złodziei, komediantów, obieży światów, katów i podpalaczy stosów. 4 lata debatowano nad ratowaniem tonącego w schizmie kościoła. Obalono 3 papieży, wybrano 4. Aczkolwiek mieliśmy delegację najokazalszą i godnie nas tam podejmowano, spór nasz z krzyżakami miał być rozstrzygnięty jako jeden z wielu. Zostańmy jednak przy nim, jakież były racje Włodkowica, a jakie krzyżaków i ich reprezentanta, profesora świętej teologii Jana Falkenberga. W obszernych konkluzjach Włodkowicz dowodzi: krzyżacy popełniają grzech śmiertelny, napastując i ciemiężąc pogan zachowujących spokój.
Grzech ten spada także na tych gości rycerskich z zachodu, którzy na rozkaz zakonu biorą udział w niesłusznej walce. Krzyżacy powołują się co prawda na dokumenty papieskie i cesarskie, zawierające darowizny ziem na ich korzyść. Nadania te jednakże, które są przeciwne prawu, nie mają żadnego znaczenia. Dokumenty papieskie są falsyfikatami, co stwierdzono ponad wszelką wątpliwość. Dokumenty zaś cesarskie, jakkolwiek są nawet autentyczne, nie mogą nadawać rzeczy, które do cesarza nie należą, i wszelkie tego rodzaju uroszczenia cesarskie są zupełnie bezzasadne. Udowodnienie tych stwierdzeń było głównym zadaniem Pawła Włodkowica. Jak głęboko antyzaborcze były jego wywody, niech świadczy, iż 5,5 wieku nie zatarło aktualności tych konkluzji. W stosunkach między narodami, tak samo jak i w stosunkach między ludźmi, obowiązują te same normy moralne. Nie czyni się rzeczy złych, z których by wypływały dobre. Wojna jest sprawiedliwa, jeżeli jest prowadzona o odzyskanie rzeczy zabranej lub dla obrony ojczyzny. Wojna nie może być podejmowana z nienawiści, zemsty lub chciwości. Walczyć nie jest przestępstwem, lecz walczyć dla zdobyczy jest grzechem. Zdobycze dokonane siłą nie ulegają przedawnieniu, przeciwnie, nawet podlegają one zwrotowi pod grozą utraty zbawienia. Co się tyczy wodza na wojnie, to ten odpowiada nie tylko za własne upiestwa, ale i wszystkich tych, których na wojnę przyprowadził. Odpowiada on również za morderstwa popełnione na wojnie. I to nie tylko te, które przez jego żołnierzy, ale i te, które na jego żołnierzach popełniono. Aby zyskać uznanie dla swych zasad, Włodkowic udowodnił, że poganie czy niewierni mogą posiadać państwa prawne na równi z chrześcijanami. Początek władzy w ogóle powstaje z prawa ojca rodziny. Opiera się zatem na prawie natury. Prawo natury obowiązuje wszystkich, chrześcijan i pogan. Posiadanie ziemi przez niewiernych jest ugruntowane w prawie narodów. W sprawach religijnych obowiązywać winny w stosunku do pogan te same zasady tolerancji. Nie należy niewiernych orężem lub prześladowaniem zmuszać do przyjęcia nowej wiary. Taki sposób postępowania jest z krzywdą bliźniego. Nie czyni się zaś rzeczy złych, z których by wypływały dobre. Nikt też nie może być zmuszony do przyjęcia nowej wiary. O przyjęciu wiary przez pogan rozstrzygać winna wolna wola. Dlatego nie prowadzą sprawiedliwej wojny ci, którzy napadają niewiernych, pokój zachowujących. Zakazuje tego prawo naturalne, zgodne z zasadą: czyń to, co chcesz, aby tobie czyniono. Zakazuje prawo boskie, które mówi: nie zabijaj, nie kradnij. Zakazuje również prawo rzymskie i kanoniczne. Nie wolno więc pogan nawracać siłą i w tym celu gnębić ich wojną, zabijać i łupić. Pozornie oderwane wywody Włodkowica były najściślej związane z polityczną rzeczywistością. Nieprzychylne stanowisko cesarza Zygmunta Luksemburczyka w stosunku do Polski skłaniało Polaków do tym bardziej stanowczego zwalczania uroszczeń władzy cesarskiej, a przede wszystkim teoretycznych podstaw, na których władza ta się wspierała. Gwałty i najazdy krzyżaków na ziemię polskie i litewskie wywoływały naturalne dążenie do potępienia postępowania zakonu niemieckiego. Polacy czuli się zmuszeni do walnej rozprawy z zakonem krzyżackim, ale nawet po grunwaldzkim zwycięstwie starali się postępowanie swoje przedstawić we właściwym świetle etyki międzypaństwowej. Uczone traktaty Włodkowica, przedstawione Soborowi, miały na uwadze cel praktyczny obronę interesów Polski. Traktaty jego stały przede wszystkim na gruncie zupełnej niezależności Polski wobec cesarstwa. Niewątpliwie byłoby najlepiej, gdyby był jeden władca i jedna władza na ziemi. Ideał ten jednakże nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Za nasze grzechy więcej ustanowiono władców. Świat taki, jaki jest, nie może być przez jednego władcę rządzony. Władza powszechna wychodzi na szkodę i zgubę Rzeczpospolitej chrześcijańskiej i szkodzi dobru publicznemu. Skoro więc faktycznie mieć jej nie można, stosowniej byłoby, ażeby i prawnie przestała istnieć. W ten sposób system polityczny cesarstwa zostaje przez Włodkowica odrzucony. W dalekiej perspektywie dostrzega on wprawdzie możliwość istotnego zjednoczenia państw,
koncepcja ta jednakże nie ma znaczenia dla teraźniejszości. Tam, gdzie chodzi o ograniczenie wpływów cesarza, Włodkowicz z zapałem broni prerogatyw papieskich. Podkreśla też wyższość władzy papieskiej nad cesarską, korzystając ze zwykłego w tym wypadku zapasu argumentów teologicznych oraz historycznych i prawnych. Ingerencja papieża w tej interpretacji jest co prawda bardzo rozległa, ale papież jako obrońca świata chrześcijańskiego, to znaczy zasad, którymi chrześcijanie winni się kierować, sam tym bardziej norm tych przekraczać nie może, ani też popierać tych, którzy je przekraczają. Ograniczając w ten sposób władzę cesarską i władzę papieską, Włodkowicz twardo stoi przy uznaniu praw zupełnej suwerenności poszczególnych państw. Należało się spodziewać, że akcja polityczna i procesowa Polaków musiała się spotkać z wystąpieniami obronnymi ze strony zakonu, tym bardziej, że Sobór wysłał list do Jagieły, w którym chwali króla Władysława za jego starania, jak też i za przysłanie do Konstancji znakomitego poselstwa. Było też tych wystąpień prokrzyżackich kilka. Jana Wrebacha z Bambergi, Jakuba biskupa z Lodi, bliżej nieznanego biskupa angielskiego, który jednakże w końcu uchylił swoje oskarżenia, oraz zakonnika dominikańskiego Jana Falkenberga. Falkenberg wyszedł na forum soborowe z dużym traktatem przeciw tezom Pawła Włodkowicy. Wystąpienie przeciwnika Polski, podobnie jak i Włodkowica, wypływało ze stosunków rzeczywistych, ale różniło się skrajnie od wywodów polskiego posła. Uznanie uniwersalnej władzy cesarza oraz wyższości jego w rzeczach świeckich nad papieżem. Cesarz posiada najwyższą władzę świecką, jest on księciem świata i przedstawicielem Boga w rzeczach świeckich. Wszyscy monarchowie winni są cesarzowi posłuszeństwo, a władza cesarska rozciąga się również na niewiernych. Z wszechwładzy cesarskiej wypływa najwyższe prawo zaborcze. Tytuł cesarski Augustus powstał od wyrazu augere, czyli powiększać. Augustus jest to ten, który powiększa cesarstwo. I dalej, cesarz nie tylko może, ale nawet powinien powiększać swoje imperium. I jeszcze dalej, prawo zaborów przysługuje faktycznie tym, którzy poparcie cesarskie posiadają, czyli na przykład krzyżakom. Argumenty Falkenberga znajdowały się w rażącej sprzeczności z tezami Pawła Włodkowica, który głosił, że ziemie zajęte siłą oręża nie mogą stać się własnością okupantów i muszą być zwrócone wraz z odszkodowaniem za straty poczynione przez wojnę, i zasadę tę stosował, zarówno jak i zasadę wojny sprawiedliwej, nie tylko do chrześcijan, lecz i do pogan. Gdy Włodkowicz stawiał cały szereg zastrzeżeń i z naciskiem potępił wszelką wojnę zaborczą, Falkenberg zajął stanowisko czysto formalne. Oficjalne wypowiedzenie wojny wystarcza mianowicie, ażeby wojna była sprawiedliwa. Nadto wojna jest sprawiedliwa, gdy jest prowadzona z rozkazu cesarza. Tym prostym sposobem Falkenberg dążenia zaborcze Niemiec podnosi do wysokości obowiązującej zasady. Dalej usiłuje Falkenberg zbić tezy Włodkowica o legalności państw pogańskich i uzasadnić tezę wprost przeciwną. Chrześcijanie mogą wywłaszczać pogan, wyrzucać ich z ich własnych siedzib i zagarniać dla siebie ich ziemię. Nieprawne posiadanie ziemi przez pogan jest wręcz grabieżą dokonaną na cesarzu i cesarz ma prawo ziemię tej im odebrać. Z zagadnieniem tym łączy się ściśle kwestia nawracania niewiernych. Włodkowicz postawił zasadę, że o nawracaniu niewiernych rozstrzygać winna wolna wola. Przeciwstawiam się temu z całą stanowczością. Wiara musi opierać się na woli, ale wola ta może być nawet wymuszoną. Swoboda decyzji często prowadzi człowieka do grzechu. Poganie opierają się w prowadzeniu wiary chrześcijańskiej, ponieważ przyzwyczaili się do swoich błędów. Jeśli natomiast postaramy się o to, żeby przyzwyczaić pogan do sprawiedliwości, nauczą się oni sprawiedliwość tę kochać. Dlatego dozwolony jest przymus, oczywiście w interesie samych nawracanych. Włodkowicz twierdzi, że niesłychany to jest sposób nawracania niewiernych za pomocą plag i kar cielesnych. Uważam, że pasterze mają prawo karania trzody i nikt im z tego zarzutu czynić nie może. Nawet pogan żyjących w spokoju cesarz ma prawo zwalczać i ziemię im odbierać. Ponieważ liczni poganie, nawet spokojnie żyjący, nie chcą uznać zwierzchności cesarskiej, jak tylko wtedy, gdy będą do tego z pomocą wojny zmuszeni. Stąd jaśniejszy od światła wniosek, że cesarz może ich prawnie zwalczać. Nie możemy pozwolić na to, żeby poganie mieli inne zdanie. Nieprawości ich należy pomścić mieczem wojny. Największym błędem Włodkowica jest twierdzenie, że papież powinien wziąć w opiekę pogan i nie pozwalać ich krzywdzić. A nawoływanie, że niewierni należą do owczarni Chrystusowej, nazywam wręcz głupim. Papież powinien słowem i napomnieniem wzywać do walki z niewiernymi. Jest to nawet jego obowiązkiem. Rany, których nie leczą środki lekarskie, winny być uzdrowione z pomocą miecza.
I błędne jest zdanie Włodkowica, że dyplomy cesarskie wystawione krzyżakom nie mają... Podkreślam, zakon jest instytucją cesarską. Co się tyczy książąt polskich, no to nadali oni zakonowi mały kawałek ziemi dla własnej ochrony. Rycerze zakonni narażali życie za książąt polskich i ich poddanych. Zakon więc jest dobrodziejem Polski, a nie odwrotnie. W walce z niewiernymi krzyżacy broczyli własnej krwi. A czynione zarzuty, że w krajach pogańskich nawet znajdujących się tam księży chrześcijańskich mordują, stanowczo odpieram. Krzyżacy nigdy nie mordowali na Litwie prawdziwych kapłanów katolickich. Owszem, księży ruskich na Litwie i na Rusi mordowano, ale są to oczywiście heretycy, a więc mordowanie ich jest nie mniejszą zasługą niż mordowanie pogan. Twierdzę, że król polski powrócił do pogaństwa. Tak oto chrzci pogan na Litwie. Ludność nie mającą pojęcia o zasadach wiary, Polacy zaganiają jak bydło do stawów i rzek, dokonywując w ten sposób pozornego chrztu. Pozorne chrześcijaństwo jest pokrywką, żeby tym srożej zwalczać prawdziwych chrześcijan, to znaczy krzyżaków. A na oskarżenie Włodkowica, że krzyżacy palą nowo zakładane kościoły, nie zaprzeczając temu faktowi, odpowiadam, że owe mniemane kościoły to są chałupy, które na miano kościołów nie zasługują. Nadto król i książęta polscy winni utracić koronę i prawo królestwa za męczeńską śmierć świętego Stanisława poniesioną z rąk polskiego monarchy. I najważniejsze. Polska jest groźbą dla całej Europy i całego chrześcijaństwa. Gdy Polacy odbiorą zakonowi ziemię, wówczas potęga ich ciążyć będzie nad całą społecznością chrześcijańską. Dowodem oczywistym tych zaborczych zamiarów Polaków jest fakt, że Witold, którego dziad, według naszych informacji, był szewcem, miał się podobno wyrazić, że niedługo konia swego napoi w Renie. Póki więc czas, należy zapobiegać grożącemu niebezpieczeństwu. Dziś można by powiedzieć oględnie, że krzyżacki adwokat, broniąc swych klientów, nie stanął na wysokości zadania. Niepodobno oprzeć się zdumieniu, jak dalece sprzeczne były polityczne tezy Falkenberga. Polakom przypisywał niesłychane plany zaborcze wówczas, gdy sam przecież bronił teorii zaborów, odrzucając hasła poszanowania człowieka głoszone przez Włodkowicę. Naprawdę Falkenberg znajdował się w zgodzie i ścisłej harmonii jedynie z tezami polityki zakonu. Był głosicielem Ewangelii krwi i żelaza. Krzyżacy w osobie swego przedstawiciela na soborze w Konstancji, nawet w chwilach trwogi i niepokoju, które spadły na przemożny niegdyś na wschodzie Europy zakon krzyżacki, pozostawali wierni, trzeba to przyznać, tym zasadom, które głosili w chwilach potęgi i na których opierał się cały ich byt polityczny. Stanowisko to, choć nie wykluczało obłudy w polityce, było wynikiem zakorzenionego z dawna sposobu myślenia i, jak przekazują następne wieki, nie zostało zmienione nigdy. Jan Falkenberg, roztaczając obraz potęgi polskiej przed słuchaczami na soborze konstancjańskim w celu ich zastraszenia, wykorzystywał współczesne nastroje europejskie. Szybki wzrost potęgi i znaczenia państwa polskiego, sukces oręża polskiego pod Grunwaldem, po którym nastąpił szereg dalszych powodzeń wojennych, wszystko to wywierało niesłychany wpływ na umysły współczesnych. Zajmowano się Polską nawet w proroctwach o zabarwieniu apokaliptycznym. Jedno z tych proroctw jest tym ciekawsze, że pochodzi z kół ściśle niemieckich. Głosi ono, że dopiero wtedy nastanie pokój na ziemi, gdy wszystko zginie, ale Syn Człowieczy i Biały Orzeł pozostaną. To mając za podstawę, straszył Falkenberg potęgą Polski, która wiąże się z pogaństwem i zagraża chrześcijaństwu. Na szczęście jednak przemawiał do tłumu, który składał się przeważnie z ludzi uczonych i ustępy z jego traktatów nie mogły zrobić dobrego wrażenia wśród zebranych na soborze. Ale nie wśród wszystkich. Traktaty i wystąpienia polskich przedstawicieli bezsprzecznie odniosły pewien skutek, gdyż mimo wszystko przedstawiły światu prawdziwy obraz zakonu. Opinia europejska, jednak nieuświadomiona biegiem rzeczy na wschodnich terytoriach, była pod urokiem tradycji krzyżackiej. Zwłaszcza, że w ostatnich latach wszystkie siły pracowały na rzecz zakonu, a nie na korzyść Polski. Wystąpienie ambasady Polski w Konstancji było właściwie pierwszym na skalę światową wystąpieniem i wnosiło tyle rzeczy nowych i tak przeciwnych tradycyjnym poglądom, że nie dziwne, iż wielu obrońców starego porządku wprawiło w osłupienie. Jednostki tylko, co prawda umysły wybitne, jak Gerson czy Zabarella, potrafiły zrozumieć, po czyjej stronie jest słuszność.
Każde wystąpienie obrońców zakonu spotykało się z natychmiastową kontrakcją polską. Ponieważ Włodkowicz podważył podstawy roszczeń papieskich i cesarskich do ziem pogańskich i chrześcijańskich, stojąc na stanowisku samodzielności państw i narodów, imputowali krzyżacy polskiemu posłowi działanie na szkodę władzy cesarskiej i papieskiej. Na jednym z posiedzeń cesarz Zygmunt Luksemburczyk zadał proste, ale chytre pytanie polskiej i krzyżackiej delegacji. Czy uznają zwierzchnictwo cesarskie? Było to zręczne posunięcie, gdyż strona polska, jakiej by nie dała odpowiedzi, narażała swoje interesy. Uznając bowiem zwierzchnictwo cesarskie, obniżyłaby prestiż państwa polskiego, zaprzeczając, narażona była jeszcze bardziej na nieżyczliwość Zygmunta. Delegat krzyżacki odpowiedział, że w sprawach świeckich uznaje zwierzchnictwo cesarza. Delegat polski, że w sprawach dotyczących religii uznaje prawa nadane przez Boga, zaś w rzeczach świeckich zwierzchnictwo swojego króla. W czasie największego nasilenia zmagań soborowych wypłynęła nagle nowa sprawa, której załatwienie stało się punktem honoru polskiej delegacji. Rzecz mianowicie dotyczyła rozprowadzanego wśród gości soborowych paszkwilu na Polaków pod nazwą Satyry. Autorem dziełka był nie kto inny, tylko najgorętszy wyznawca krzyżackich racji, ten sam dominikanin Jan Falkenberg. Natychmiastowy protest polskiego poselstwa spowodował, że dominikanie musieli swego niegodnego braciszka szybko zamknąć. Więzienie dominikańskie było dla Falkenberga niejako azylem, przymknięto go bowiem jako człowieka niepoprawnego, nie zaś jako heretyka i oszczercę, czego wyraźnie żądał ostro protestujący Włodkowicz. Domaganie się polskiego poselstwa, aby sobór potępił satyrę, uznał ją jako pismo heretyckie, a nade wszystko, aby ukarano jej autora, w zasadzie do końca soboru nie dało ostatecznego wyniku. Falkenbergiem się pisał i nazywał ten syn polsko-niemiecki, Niemiec z rodu nie lada jaki, północny, z nacji saskiej, jako dominikanin z rządzeniem losu przynależał do prowincji polskiej i dominikaninem polskim w ścisłym tego słowa znaczeniu pozostał aż do śmierci. Fanatyzmy szkolno-zakonne i teutońsko-krzyżackie ucieleśniły i ukształtowały pisarza z niepośrednim talentem dialektycznym, namiętnego, nieprzejednanego w nienawiści do Polaków. Pojawiwszy się w Krakowie jako lektor w konwencie krakowskim zakonu dominikańskiego, czuł się w nim jak we własnym domu. Znajdował się między swoimi. Polska u siebie nigdy Niemców nie prześladowała. Ponieważ interesuje mnie jedynie kwestia jego antypolskich wystąpień na soborze, a nade wszystko oszczerczej satyry, którą za krzyżacką namową przeciw królowi narodowi polskiemu popełnił, pominę inne owoce jego twórczej zaciekłości, jedynie jako ciekawostkę podaję, że uzdolnionemu dominikaninowi, najwybitniejszemu w całej prowincji, zlecono w czasie jego pobytu w Krakowie rozstrzygnięcie sprawy nadzwyczaj zawiłej, drażliwej, niepokojącej sumienia ojców miasta Krakowa. Dotyczyła ta sprawa moralności publicznej w jednym z powszechnych objawów natury ludzkiej, a nie wiadomo było, czy i jak da się on usunąć lub zachować. Uchwała Rady Miejskiej z roku 1398 o wyrzuceniu z miasta niewiast publicznych po kilku miesiącach okazała się bezskuteczną, niewiasty owe wracały. Trapiło tedy Radę Miejską, a niewątpliwie także i sfery kościelne, pytanie, czy miasto może stawiać i utrzymywać domy nierządu i to na czynsz roczny lub bez niego. Falkenberg w dwuczęściowym, zwięzłym, a mimo to przejrzystym i jasnym wywodzie daje odpowiedź zgodną z zasadami teologii moralnej, jak to można wyczytać z ksiąg aktów Rady Miejskiej miasta Krakowa. Smutne to zło trzeba ścierpieć, aby uniknąć większego zła, jak cudzołóstwo, kazirodztwo i inne wielkie nieczystości, w które by ludzie ugrzęźli, gdyby się usunęło owe niewiasty. Bo chociaż prawo boskie potępia ich rzemiosło i zakazuje do nich przystępować, to przecież prawo ludzkie, z wyrażonej przyczyny, że z dwojga złego należy wybrać mniejsze, słusznie nań zezwala i toleruje. W uboczną sprawę oczynszowania takich domów Falkenberg się nie wdaje. Tylko dlatego o tym mówię, że ten jedyny chyba osobisty sukces Falkenberga dotyczył sprawy, najdokładniej mówiąc, publicznej. Falkenberg na soborze pojawił się już na początku, w czasie pierwszych posiedzeń soborowych, ale dużo wcześniej, kiedy z nakazu, czy też na własną prośbę, idąc za pociągiem serca, osiadł w jednym z zakonów prusko-krzyżackich w Toruniu czy w Gdańsku, w każdym razie w polskiej prowincji, ale pod władztwem krzyżackim,
napisał swoją satyrę na herezję i inne nikczemności Polaków oraz ich króla Jagieły. Były to lata pogrunwaldzkie, lata bezskutecznych zjazdów, nieudałych pertraktacji dyplomatycznych, po których nastąpiła podjęta na nowo walka orężna wkroczeniem króla Władysława w przywłaszczone przez zakon ziemię. Falkenberg sporządził satyrę, jak sam potem wyznał w jej odwołaniu, z poduszczenia Krzyżaków przeciw królowi Władysławowi Jagiele i całemu narodowi polskiemu i zaadresował ten oszczerczy paszkwil wszystkim królom, książętom i przełożonym, tak duchownym jak i świeckim, a w powszechności wszystkim, którzy godni są imienia chrześcijan. Krwiożerczy był to paszkwil. Znane są jego tezy w liczbie 11. W zwięzłej treści, lub raczej myśli przewodniej, Falkenberg przyzywa wszystkie bez wyjątku potęgi tego świata chrześcijańskiego i zachęca wprost, nakazuje tępić im Polaków. Wyniszczyć ich doszczętu jako pogan bezwstydnych i jeszcze od nich gorszych, aby ich wszystkich wyciąć mieczem bez pardonu wraz z ich królem bałwanem, któremu jako takiemu służą. Wyciąć mieczem bez pardonu, a przynajmniej większą ich część. Pozostałą całą szlachtę polską powywieszać na szubienicach i suchych gałęziach, twarzą ku słońcu. Polska jako królestwo i naród jest obrazą Boga, nie powinna więc istnieć i bezwarunkowo istnieć nie może. Takie są jej zbrodnie wobec Kościoła i wiary. Cała jest tak splugawiona herezją, że zaraża innych członków Kościoła. Wszyscy, którzy zabijają Polaków i ich króla jako obmierzłych heretyków i pogan bezwstydnych, zasługują na żywot wieczny i idą do nieba, jak też i ci, którzy w walce z nimi zginęli. Ci zaś, którzy Polakom pomagają i łączą się z nimi, jeśli zostali zabici, poszli do piekła, jeśli zaś żyją, a jeszcze się od nich nie odwrócili, znajdują się w stanie potępienia i poza godziną śmierci nie mogą otrzymać rozgrzeszenia bez indultu papieskiego. Słowem, Polska musi być zniszczona, nie ma dla niej miejsca na świecie. Hasło eksterminacji Polaków i ich króla rzucił na forum Europy Chrześcijańskiej mnich ten niemiecki Jan Falkenberg, bynajmniej nie prosty najmita Krzyżaków, lecz sojusznik ich serdeczny, a szczerszy od nich teolog, inkwizytor, ekstremista, publicysta, stary wróg Polski. Polonorum et eorum regis exterminationem. Cały jad teutońsko-zakonny wylał w tym zdaniu z płomienną siłą przekonania, odkrywając z głębin swej duszy i swoich sojuszników najskrytsze myśli. Uczynił to krzyżackiego zakonu współbrat, współziomek i przyjaciel ze szczerością bezmierną, wymownie, w słowach nieosłoniętych żadnym względem przyzwoitości politycznej, mając jako broń niesprawiedliwość i zniesławienie strony przeciwnej. Pojawienie się satyry Falkenberga na soborze niewątpliwie niepożądane dla niego pociągnęło następstwa. Król Polski zwrócił się był ze skargą do wielkiego mistrza, czyniąc go odpowiedzialnym za napaść uczynioną na siebie przez Jana Falkenberga. Dzięki natychmiastowej interwencji króla Władysława i energicznej akcji poselstwa polskiego stanął przed komisją osobiście Falkenberg i nie zapierając się autorstwa satyry, z której komisja wyjęła 11 zdań potępienia godnych, nie poczuwał się do zarzucanej mu winy herezji. Że się bronił nieustraszeniem, można się było domyślać. Falkenberg nie należał do ludzi, którzy ustępują lub mogą mniemać o sobie, że zabłądzili czy postąpili źle. Sobór potępił satyrę. Skazał ją na rozszarpanie, podarcie, podeptanie nogami, odrzucenie przez wszystkich i we wszystkim pod groźbą klątwy i innych cenzur. Lecz nie doszło na soborze do zatwierdzenia tego wyroku. Stało się to za sprawą Zygmunta Luksemburczyka i Krzyżaków, którzy chociaż wyparli się wszystkich swych związków z Falkenbergiem, to przecież nie zostawili na łasce losu potępionego, kupionego za pruskie grzywny oszczercy. Prace soborowe biegły normalnym trybem, delegacja polska protestowała, a jednak na soborze, na sesji ogólnej nie doszło do zatwierdzenia wyroku na Falkenberga, mimo że wszystko, a wszystko było do tego przygotowane. Na ostatniej sesji soboru delegat polski Kasper z Perużu domaga się stanowczo zadośćuczynienia za obrazę wiary, króla, narodu i państwa. W przeciwnym razie polskie poselstwo będzie zmuszone wnieść protest do protokołu z apelacją do przyszłego soboru. Próbującemu przemówić Włodkowicowi papież Marcin V nie daje dojść do słowa i pod groźbą klątwy zakazuje mu czytania aktu protestu, a nawet mówienia dalej o tym przedmiocie.
Dopiero teraz, po wielce dramatycznym tym zajściu, mogła nastąpić w spokoju zwyczajna ceremonia zamknięcia soboru. Po tym incydencie rycerze, pan Jan Stuliszkowa i pan Zawisza Czarny z Garbowa kazali oświadczyć, iż obstają przy apelacji i będą bronili króla i ojczyzny ręką i gębą, choćby wszyscy najmożniejsi tego świata stanęli przy tej krzyżackiej padlinie. W 12 dni później apelacja polska została doręczona. W sposób może dość drastyczny, ale skuteczny. W domu papieskim wyłamano drzwi i zmuszono papieża Marcina V do przyjęcia aktu protestu. Jan Długosz pisze, co prawda, że ta wymuszona wizyta skończyła się obustronnym wylewaniem łez, ale sądząc z tego, że historia nie zna papieży płaczących, a papież Marcin V nie najpiękniej się w Konstancji Polakom zasłużył, mogę państwu i sobie zaproponować pewne w tym względzie wątpliwości. Dnia 16 maja 1418 roku papież Marcin V wyjeżdżał z Konstancji, udając się w drogę powrotną do Rzymu. Na końcu orszaku, w koszu przywiązanym do tyłka muła, w otoczeniu 6 straży, jechał do papieskiego więzienia krzyżacki sługus Jan Falkenberg. Przy trakcie w 700 koni stało polskie poselstwo, dla którego 4 lata zmagań uwieńczonych kiwającym się na grzbiecie muła koszem nie miało znamion zadośćuczynienia. Ostatecznie sprawa dominikanina Jana Falkenberga została zamknięta po 6 latach. Po 6 latach pracy i starań znakomitej polskiej dyplomacji, bo tak w tych czasach, proszę państwa, bywało, że polskie państwa składały się wyłącznie z Polaków i żadne obce wpływy nie mogły skazić polskich interesów. A więc po 6 latach pracy i starań znakomitej polskiej dyplomacji dnia 17 stycznia 1424 roku nastąpił w Rzymie oficjalny akt upokorzenia Falkenberga i odwołania jego satyry. Cisza wielka zaległa w sali konsystorskiej, gdy mnich w białym habicie dominikańskim Jan Falkenberg, świętej teologii profesor, prowadzony przez kapelanów papieskich, począł się zbliżać do tronu papieskiego i padł na kolana. Do klęczącego przemówił papież Marcin V w te mniej więcej słowa. I żeś kiedyś napisał księgę przeciwko czci pana króla Polski i jego państwa, chcemy tedy wiedzieć o twojej w tej mierze intencji i rozumiemy, że będzie ona dobra. Falkenberg odpowiedział, iż pragnie pismo to swoje odwołać. I wziął zaraz do ręki kartę papierową z wypisanym na niej tekstem odwołania, a trzymając ją w obu rękach, odczytywał z niej głosem podniesionym, a zrozumiałym. Ja, Jan Falkenberg, zakonu braci kaznodziejskich, świętej teologii, mistrz niegodny, który niegdyś na naleganie pewnych współzawodników napisałem własnoręcznie, a w sposób oszczerczy księgę, czyli paszkwil, ku krzywdzie, sromotnemu spotwarzeniu, na wzgardę i hańbę wiary, czci i sławy oraz ku wielkiemu niebezpieczeństwu najjaśniejszego i katolickiego władcy, pana Władysława, króla Polski i wszystkich Polaków, w której to księdze między innymi napisałem oszczercze krzywdy o Belgii i fałszywe szaleństwa, i pismami swymi twierdziłem i doradzałem, że król Polski jako najgorszy rządca jest bałwanem, a wszyscy Polacy bałwochwalcami, którzy służą swemu bałwanowi Jagiele, że Polacy ich król są to ludzie obrzydli, heretycy, psi bezecni, odstępcy wiary do dawnego nawróceni pogaństwa, że książęta tego świata obowiązani są siłą i potęgą wojsk swoich znieść i zetrzeć do szczętu bezbożników Polaków i ich króla, i wiele innych potwarzy i fałszów napisałem i włączyłem w pomienionej księdze przeciwko królowi i Polakom i księgę tę jak mogłem ogłosiłem. Teraz w obecności waszej świętobliwości, Ojcze Najświętszy, wszystkich sędzia na ziemi najwyższy, wyznaję i uznaję, żem tę księgę lekkomyślnie i oszczerczo ułożył i napisał i nade wszystko jak najciężej zgrzeszył i zbłądził i żałuję mocno zapomnienione te rzeczy i tę księgę i to wszystko, co się w niej mieści, a co wychodzi lub wyjść może na obrazę wiary, stanu, czci i sławy rzeczonego króla
o którym wolnym umysłem, jak się na to ofiarowałem, dobrowolnie i swobodnie odwołuję, cofam, unieważniam i chcę mieć jako odwołane, cofnięte i unieważnione i proszę, aby była zniszczona i całkowicie zaginęła w pamięci ludzkiej. I kornie błagając o przebaczenie, wyrok wydany przeciwko tej księdze przez waszej świątobliwości w tej sprawie komisarzy, którą tymże wyrokiem potępili i odrzucili ze wszystkim, co się w nim zawiera, za sprawiedliwy wyznaję, zatwierdzam, sławię i ratyfikuję i na ten wyrok jako sprawiedliwy się zgadzam. Na świadectwo tego wszystkiego, ręką własną na to, co powiedziałem, podpisuję się, ja, brat Jan, wyżej nazwany. Po czym papież Marcin V wyrzekł: ten akt twój uważamy za słuszny. Polaku, gdy będziesz w Rzymie, przechodzi obok zamku świętego Anioła, zdążając do bazyliki świętego Piotra do Watykanu, wspomnij, iż w tym więzieniu, niegdyś papieskim, za sprawą polskiego poselstwa siedział zamknięty mnich niemiecki, oszczerca twego króla, narodu i państwa. Historia sama zestawiła fakty. Możemy sobie darować filozoficzne uogólnienia i fałszywą literaturkę. Jeśli ktoś z was pragnie mieć obraz jaśniejszy, niech tylko odrzuci mistyczno-kościelne światło tamtych czasów. Dalekie wczoraj i nasze dziś to po prostu to samo. Zwycięstwa, klęski, walki polityczne o uznanie zwykłych praw człowieka, o uznanie granic historycznie potwierdzonych, wszystko to samo, nie powinienem tego mówić, wszystko jasne. Otóż właśnie, że nie. Dla mnie Polaka Anno Domini 1972 dalej nie jasne. Bo cóż z tego, że wiem, jak wygląda 1000 lat teutońskiego bezprawia. Ja chcę uwierzyć, że te 1000 lat ich czegoś nauczyło. Uparcie wracam do tych, którzy nawet tu, na naszej ziemi, gdzie każdy metr kwadratowy nosi 1000-letnie ślady ich zaborczej stopy, nie potrafią pokornie schylić głowy. Niech nie mówią, my tu wrócimy, niech nie próbują w Szczecinie i Wrocławiu wtykać Polakom pieniędzy za pilnowanie ich domów, niech w knajpach pod popielniczkami nie zostawiają serwetek z napisami polskie świnie spotkamy się w Oświęcimie. Nie wiem, nie liczę, nie wiem, czy ich jest wielu, ale dla pojedynczego człowieka dość kilku przykładów, aby zacząć tracić wiarę w każdego Niemca. Jeszcze mi w uszach dźwięczą słowa, które choć mają 500 lat, goryczy zachowały najświeższą. Czyż nie sromacie się przed światem tak chytrych używać podstępów i dla podejścia króla i królestwa polskiego zarażać nas dymem i swędem waszych biesiadniczych kuchni? Tylekroć zrywaliście zawierane z wami wieczyste sojusze i zawsze na naszą szkodę pod pozorem prawa i słuszności knowaliście zdrady. Dlaczego? Dlaczego mnie nienawidzą? Może i lepiej byłoby, jak niektórzy, co mądrzejsi doradzają, dać sobie z tym spokój i niech ta cała okrutna zabawa biegnie beze mnie. Tylko, że się nie da beze mnie. Moje lata, moja kolej. Jeżeli do tego doszło, że boję się tej nienawiści, to muszę dokładnie poznać dlaczego. Dlaczego mnie nienawidzą? Ja, Adolf Wilhelm Otto Kuno Ulrich Hans Hermann Klaus Bronokurt Helmut Friedrich, obojętnego nazwiska, w oczekiwaniu pomyślnej chwili, gdy w 1000-letnim marszu na wschód na zawsze wytracę polskie plemię, czynię pogrunwaldzki rachunek nienawiści.
że 10 kwietnia 1525 roku na rynku krakowskim hołd składając, przyjąłem z rąk króla Zygmunta chorągiew z jednogłowym czarnym orłem, że czarny herbowy orzeł pruski dźwigać i na szyi musiał obręcz korony polskiej z literą S, Sigismundus Stefanus, że w swej słabnącej w szczęściu energii rozluźnili Polacy na mym garle zaciśnięte palce, że hołd czyniłem dzięki mych wrogów wielkoduszności, nienawidzę tym więcej. Za 6 pokoleń tłumienia żądzy nowych ziem i pędu do powiększania swoich dzierżaw, za pogrążanie się w obłudnej pokorze, w łamaniu traktatów, w wyłudzaniu spadków, za pogrążanie się w przekupstwie, fałszu, oszczerstwie, szantażu, krzywoprzysięstwie, skrytobójstwie, jawnym mordzie i zdradzie, nienawidzę tym więcej. Za to, że 6 pokoleń czekać musiałem, aby na wypalonych przęsłach krzyżackiej budowli, na ziemi Polaków, Litwinów, Łotyszów, Żmuzinów, Jadźwingów i Prusów stanął tron Fryderyka I. Za to, że 176 długich lat czekać musiałem, aby Fryderyk przybrał imię króla Prus, a więc króla tego narodu, z którego miecz mój nie oszczędził nikogo, nienawidzę tym więcej. Że nie wydarłem lechickiego ducha, mimo iż pieniądzem, pijaństwem i intrygą rozciąłem pancerz polskiego rycerstwa, że otworzyłem wrota do ostatecznego rozgrabienia ich majątku i rozbiorami przekreśliłem umęczoną ziemię, że nie wydarłem z polskiego domu polskiej książki, z polskiego umysłu polskiej myśli, nienawidzę tym więcej. Że nie zdołały pożary Europy, mgły i perytu i cyklonu, rzędy szubienic i cele tortur złamać polskiego serca, nienawidzę tym więcej. Nienawidzili nas, nienawidzą, nienawidzić będą. Taka ich germańska natura. Dlatego boję się. Boję się, czy to nie kolejne pożegnanie ojczyzny. Z zachodu krzyżacki wąż pełznie zdradziecko, naszych gniazd ziem pragnie, tak jak przed wiekami. Jego żądze trwałe, jak trwała jest wieczność. Ptasią krwią się karmi i poi się łzami. A lechickie orły patrzą w niebo jasne, nadzieją karmione, wybaczać gotowe. Wierząc, że jad brzmi dziś nie taki straszny, a te nowe czasy są naprawdę nowe. Gdy nam rozum ginie w współczesnym zamęcie, gdy nas rządy łudzą, że czasy nie takie, trzeba wiedzieć, że przyjaźń tej żmii z Orlęciem tyle samo warta, co Niemca z Polakiem. Ein Barzen, die waren beide mein, ja mein. Der Heller war zu Barzen, der Barzen war zu Wein, ja Wein. Der Heller war zu Barzen, der Barzen war zu Wein. Ha, ha, ha.